ja chcę powiedzieć, że taki asumpt do naszej rozmowy dała wypowiedź ministra Glińskiego, który bardzo dzielnie zapowiedział, że obronimy się przed uchodźcami z Afganistanu. Przed tymi przerażonymi ludźmi, którzy czepiali się kół samolotów i ginęli spadając. Przed tymi przerażonymi ludźmi, którzy uciekają przed zemstą talibów, bo uwierzyli w obietnicę Zachodu, że Afganistan staje się zachodnią nowoczesną demokracją. Uwierzyli tak dalece, że nawiązali współpracę, zostali tłumaczami, ekspertami. Kobiety zostały sportsmenkami, podejmowały różne zawody zakazane przez prawo szariatu i teraz wieją. I próbują przez lotnisko w Kabulu uciec w świat, ale uciekają już od wielu miesięcy, ponieważ talibowie już od wielu miesięcy nacierali, wiedząc, że wojska amerykańskie się wycofają. Jaką trzeba być kanalią, żeby wywoławszy to, przyłożyliśmy jako polscy okupanci, jako polscy interwenci, jako polska armia ręki do zburzenia tego kraju, do cofnięcia go w mroki średniowiecza. I jaką trzeba być kanalią, że teraz mówić, że będziemy się przed tymi bezbronnymi, przerażonymi ludźmi bronić. Wreszcie, dlaczego bronić się przed ludźmi, którzy uciekają przed talibami? Znaczy uciekają przed fundamentalistami religijnymi, ludzie, którzy uwierzyli w wartości zachodnie. I jedną z wartości zachodnich jest prawo do azylu. Są prawa człowieka. I tych praw człowieka tym ludziom się odmawia. 30 osób, które uciekły z Afganistanu, przebywa teraz na obrzeżach terytorium Białorusi u wrót Polski, demokratycznej Polski, która im nie daje wejść, a zostali tam dostarczeni przez polskie służby, wyłapani w Polsce i dostarczeni na granicę białoruską w myśl jakiejś spiskowej teorii, że to Łukaszenka ich tu przysłał. I tworzy się taki teatr makabr, w którym władze w Mińsku i Łukaszenko licytuje się z Kaczyńskim, kto jest bardziej okrutny dla tych ludzi. Te 30 osób nie może skorzystać nawet z toalety. To jest tak mały skrawek ziemi, że tam nie ma gdzie pójść za potrzebą, w związku z czym odmawiają przyjęcia żywności, żeby nie musieć korzystać z toalety. I w takiej bardzo długo nie chciano im dostarczyć nawet wody. I ta polska Straż Graniczna z orzełkami na piersiach broni nas przed 30 bezbronnych cywilów, którzy uciekli przed talibami. A tak naprawdę jest to hańba dla munduru i jest to hańba dla Polski. Jest to wstyd na cały świat. Bo jak bardzo musimy być słabi, głupi i przerażeni, żeby bać się 30 cywilów, żeby bać się ludzi, których nie wahaliśmy się namówić na współpracę z nami wtedy, kiedy braliśmy udział w okupacji ich kraju. Wtedy byli dobrzy. Teraz, kiedy uciekają, bo cała nasza misja wzięła w łeb, teraz mówimy, że są zagrożeniem. Tak nie wolno. Wreszcie chcę powiedzieć, media liberalne głównego nurtu sprzedają nam opowieść o tym, że w Afganistanie doszło do jakiejś wojny domowej. Nie, nie, tam doszło do okupacji. A kiedy okupant wyjechał, talibowie przejęli władzę w kraju praktycznie bez jednego wystrzału. Bo ci ludzie z tej armii afgańskiej nie bardzo wiedzieli, czego mają bronić. Ci, którzy dawali im pensje, którzy dawali im dostęp do różnego rodzaju zdobyczy cywilizacji zachodniej, właśnie wyjechali. Ktoś powiedział, że teraz są obrazki, jak talibowie jedzą lody. I ktoś mówi jeszcze, że lody się skończą i że to się wszystko zapadnie. Nieprawda. Tam już u wrót czekają Chińczycy z inwestycjami. Już wchodzą, tak? Będą eksploatować kopalnie miedzi, zbudują infrastrukturę. Już się łaszą Rosjanie. Wreszcie chcę powiedzieć, że w momencie przełomu stamtąd wyleciało bardzo wiele helikopterów i samolotów. Ci lotnicy uciekając wylądowali w sąsiednim Uzbekistanie, Tadżykistanie. W tej chwili talibowie uprzejmie proszą oba te państwa o zwrot tego sprzętu lotniczego.
Ja nie sądzę, żeby potężna armia Tadżykistanu i potężna armia Uzbekistanu przeciwstawiła się tym uprzejmym prośbom. Ale co to znaczy? To znaczy, że Amerykanie najpierw uzbroili Afgańczyków do walki z Rosjanami, ze Związkiem Radzieckim. I wtedy byli to bohaterscy mujahedini. A tak. I wtedy pani prezydent Pakistanu ostrzegała: tworzycie Frankensteina. Dzisiaj tej wypowiedzi przypomniano. Dzisiaj są to źli talibowie, ale to są ci sami ludzie, wyszkoleni przez te same amerykańskie służby i uzbrojeni dzisiaj po zęby, bo przecież Amerykanie zostawili olbrzymią ilość najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, który uciekając z pośpiechu nie byli w stanie zabrać. No, ja mi się przypomina taki rysunek, jak rysunek czy mural, który widziałem gdzieś w internecie ostatnio. Nie chcesz przyjmować uchodźców, to ich nie twórz. I faktycznie Polska brała udział w tej hańbie, jaką była inwazja na Afganistan, w tej hańbie, która była inwazja w Iraku. My po prostu musimy wziąć odpowiedzialność za to, co się stało z tymi ludźmi. Tu nie ma chyba żadnej wątpliwości. Jak zobaczyłem Leszka Millera, który komentował sytuację w Afganistanie po tym wszystkim w TVN24 i w ogóle jest teraz ekspertem od demokracji i spraw międzynarodowych, a tamten facet przecież okłamywał nas, stworzył więzienia CIA, prawda, na Mazurach i tak dalej, i tak dalej. No totalna paranoja. I tutaj chyba nie ma między nami sporu, że faktycznie tych uchodźców z Afganistanu powinniśmy jakoś przyjąć. A jeszcze a propos starej ekipy. Kwaśniewski jednak trochę się przeprosił z rozumem i powiedział, że wejście do Afganistanu polskich wojsk było błędem, ale powiedział coś jeszcze, co jest bardzo charakterystyczne dla takiej wasalnej postawy polskich elit. Powiedział, ale jako nowy członek NATO musieliśmy wykazać ten dowód lojalności. Czyli wiedząc, że to nie ma sensu, podwinęliśmy ogon i pobiegliśmy za naszym nowym panem. No tak. Jesteśmy w totalną kolonializm. Jeszcze też warto przypomnieć, że kolejny nasz premier, Marek Belka, był nawet szefem strefy w Iraku. Tak. I z tego, co pamiętam, to musiał się stamtąd wynosić w atmosferze lekkiego skandalu. No, gigantyczna korupcja zarówno w Afganistanie, jak i w Iraku. To była wielka łapówka dla oligarchii amerykańskiej na tak naprawdę obie te wojny. Ale ty powiedziałeś że o coś, z czym się chyba do końca nie mogę zgodzić, chodzi o Łukaszenko. No nie, no widzimy, że ten konflikt, że kwestia migracji będzie teraz elementem nowej formy nacisku na Polskę. Ci ludzie są zwożeni przez samolotami z Iraku na Białoruś, płacą po kilkanaście tysięcy dolarów reżimowi Łukaszenki, żeby znaleźć się na tej granicy. No jest to jednak forma... Ale naprawdę widzisz jakąś różnicę między tym, co robi Białoruś, a tym, co robi Turcja? Dokładnie ten sam mechanizm. Szantaż uchodźcami. Jesteśmy krajem tranzytowym i teraz szantażujemy. No to jest prawda, tylko że teraz... A Turcja to nasz sojusznik, zna to. No, jak go zwał, tak go zwał. No tylko teraz pytanie jest dla lewicy, no jakby co ma robić w tej sytuacji, tak? Znaczy jednak zdecydowana większość Polaków nie chce przyjmowania uchodźców, nie chce przyjmowania migrantów. Ale to są dwie różne kategorie. Nie, ale czekaj, nie do końca. No, jednak w oczach ludzi się... Znaczy, to jest pytanie, tak? Czy da się rozdzielić uchodźców od migrantów? To jest moje pierwsze pytanie. I jak ma się lewica w tej sytuacji zachowywać, pamiętając, co się wydarzyło w 2015 roku? Bo jeśli ja dobrze pamiętam, to kampania antyuchodźcza dała PiS-owi zwycięstwo w 2015 roku. Spójrzmy też, co robi lewica w Skandynawii chociażby. Lewica skandynawska jest antyimigrancka. Antyuchodźca. Ale zaraz, to chcemy założyć Festung Europa, twierdzę Europa. No nie, dla mnie jest pytanie... Bo nie można odesłać ludzi, z Afganistanu wyjeżdżają teraz prawie wyłącznie uchodźcy, bo tam się zmienia system na prawo szariatu. No, chciałbyś mieszkać w kraju, gdzie rządzi prawo szariatu? Czy uznałbyś państwo, w którym rządzi prawo szariatu, za kraj bezpieczny? Gdzie można odesłać człowieka? W Arabii Saudyjskiej też jest prawo szariatu. Jest to świetny sojusznik Stanów Zjednoczonych, nikomu to nie przeszkadza. Tam też byśmy nikogo nie wysłali. Ale to jakby... to nie ulega na mnie wątpliwości, tylko dla mnie to jest realne pytanie, co lewica w takim kontekście powinna zrobić. No bo z jednej strony
widzimy, jakie są opinie, czy te dwie kwestie da się rozdzielić? Czy da się rozdzielić kwestię uchodźców od migracji i czy jaka powinna być nasze stanowisko? Znaczy, przepraszam, jednocześnie importujemy tanią siłę roboczą z krajów Dalekiego Wschodu, bo nam brakuje pracowników i rąk do pracy. Ten przerażony Polak, który się boi migrantów, dzwoni na pyszne.pl i Pakistańczyk, czy Bangladeszańczyk, czy Hindus mu to tak. Na rowerze, czy na motorowerze, oczywiście, czy samochodem przywozi. Więc to jest jakaś podwójna moralność. Znaczy, z jednej strony oczywiście niech przyjadą i za miskę ryżu tu dla nas pracują, a z drugiej strony jak uciekają przed prześladowaniami, przed wojną, przed bombami, to są źli. Znaczy, lewica powinna podjąć trud przekonania opinii publicznej, że mamy jakieś obowiązki, a mamy większe obowiązki od tych krajów, które nie uczestniczyły w tych agresjach. Bo przecież te fale uchodźców, one wynikają z wojen, w których braliśmy udział i mamy za to polityczną odpowiedzialność. Ja wiem, że to jest często politycznie niepopularne i że łatwiej milczeć. I dlatego Donald Tusk w tej sprawie milczy jak zaklęty. Tak samo jak w sprawie KPA milczy jak zaklęty. Dlatego, że w trudnych sprawach Donald Tusk się nie wypowie, a Platforma Obywatelska się wstrzyma od głosu. To jest jakieś wyjście. Natomiast wyjściem nie jest powiedzenie, że nasza chata z kraja i że ci ludzie mogą... Wróćmy do tej granicy. No, ci ludzie na tej granicy tam po prostu mogą już tylko umrzeć, bo Białorusini się na pewno nie zlitują, ich nie wpuszczą. Ale oni są na terytorium Polski, więc w ogóle o co chodzi? Oni są na terytorium Białorusi, jak się okazało. Ale to nieważne, bo tam ich nie przepuszczą. Jak my ich nie wpuścimy, to oni tam skonają. No przecież to jest... Ja też uważam, że to jest tylko kwestia godzin, a może dni, że ich i tak wpuścimy. I tak naprawdę to, co się w tej chwili odbywa, i masz rację, że to ma znaczenie wyborcze i masz rację, że ludzie się boją fali uchodźców. Stworzono psychozę strachu i ona działa. Takie są obiektywne fakty. I teraz gra polega na tym, że PiS chce ich jak najdłużej przetrzymać, żeby jak najwięcej punktów ugrać. Ale jak ich wpuści, pytanie jest tylko takie, kiedy ich wpuści i czy nie przesadzi. Bo w pewnym momencie ci przerażeni ludzie mogą zmienić zdanie. Mogą uznać, że to już jest przesada. Kiedy ludzie sobie uświadomią, że ta garstka uciekinierów z Afganistanu nie ma ruchu, bo musieliby, nie wiem, rakietę mieć, żeby stamtąd wylecieć, bo do Białorusi nie wejdą, a Polska ich nie wpuszcza. Są na skrawku ziemi, gdzie się nie można załatwić. Gdzie są pozbawieni jakichkolwiek elementarnych środków do życia. I co? I jak długo można tak ludzi dręczyć? Bo w taki sposób to naziści trzymali żołnierzy radzieckich, którzy potem gryźli trawę. Tak? No to jest mniej więcej tego rodzaju tortura. Więc moim zdaniem ta gra z opinią publiczną na to, że my ich tam nie wpuścimy, ten cały hejt, w którymś momencie może się odwrócić przeciwko PiS-owi. Bo się okaże, ale przesadziliście, to są jednak ludzie. Na przykład opowieść, którą się teraz serwuje, jest taka, że to nie są Afgańczycy. No tak. Moim zdaniem, myśmy już ustalili, że to są Afgańczycy, bo to się udało ustalić. Mało tego, że są Afgańczycy, którzy współpracowali z polskimi wojskami okupacyjnymi. I w ogóle, którzy zburzono domy, którzy mają powód, żeby się tu znaleźć. Wobec których mamy szczególny obowiązek pomocy. Tak? I tych ludzi się nie wpuszcza. I jak to wszystko wycieknie, jak się opinia publiczna w Polsce dowie, to te opinie się zmienią. Może nie wszyscy, ale duża część nawet wyborców PiS-u uzna, że chociażby jako chrześcijański naród jesteśmy winni elementarne miłosierdzie. No wiesz, pierwszy kryzys uchodźcy w 2015 czy 2014 roku też był w dużej mierze wywołany tym, co robiliśmy w Syrii, jak ten konflikt staraliśmy się rozwiązać i tak dalej, i tak dalej. Nie? I pamiętam też wyniki, wtedy badania opinii publicznej robione. Większość Polaków była przed rozpoczęciem tej całej kampanii antyuchodźczej za przyjmowaniem uchodźców. Ale oczywiście, że tak. I to się zostało zmienione w ciągu zaledwie paru miesięcy. Całkowicie, znaczy może nie całkowicie, ale jednak te proporcje się...
totalnie obróciły. Więc no, to jest ogromna praca przed nami, żeby tłumaczyć, przekonywać ludzi, no, że my powinniśmy tym ludziom pomóc. I moim zdaniem ten argument, że my byliśmy faktycznie, że my stworzyliśmy warunki do tego, żeby ci ludzie uciekali z domów, że myśmy zniszczyli im kraj, że myśmy ich zabijali im, prawda, rodziny i tak dalej, no jest dość mocnym argumentem. Pytanie jest takie, czy my w ogóle jako społeczeństwo mamy tą świadomość, że braliśmy udział w tej koszmarnej operacji, która się z perspektywy tych 20 lat wydaje być no, jakimś absurdem, tak? Poszliśmy mało szukać tego... w Afganistanie Bin Ladena, znaleźliśmy go w Pakistanie, szukaliśmy w Iraku w broni masowego rażenia, nie znaleźliśmy tam żadnej mało broni masowego. Mało tego, wszystko talibowie są w absolutnym konflikcie z ISIS, z państwem islamskim. No, nie, no to jest w ogóle, wiesz, znaczy... To było wszystko od początku do tego. Znaczy Amerykanie po tej traumie 9 września musieli pójść i dużo ludzi zabić, żeby odreagować. I padło na Afganistan. I padło na Afganistan. Ale czy mamy, my jako naród, czy społeczeństwo mamy świadomość tego, że myśmy w tym roku wszystkim uczestniczyli? Ale wiecie, to jest szczególnie nieprzyjemne i smutne, że część Polaków dała się przekonać argumentem ekonomicznym. Wprawdzie to jest ludobójstwo, wprawdzie to jest okupacja, wprawdzie tam nie było broni masowego rażenia, wprawdzie tam nie ma żadnego centrum terroryzmu, ale możemy na tym zarobić dolary. I mało tego, kochani oportuniści i cwaniacy, figę dostaliśmy, a nie dolary. Wykiwano nas. Znaczy, to jest, sprzedaliśmy się za darmo. Tak. Za obietnicę zapłaty. To jest taka dziwka, której nie zapłacono. No ta... Polska stała się dziwką amerykańską, której nie zapłacono. Może byśmy, ja już może tak daleko bym już nie, że... No, ale no, tak wyszło. No, to straciliśmy rubelka, nie zarobiliśmy. O, właśnie, z tym rubelkiem jest bardziej poetyczne. Tak, tak, co to zrobiliśmy, rubelka nie zarobili, ale no, i cały establishment brał w tym udział, nie ma co do tego wątpliwości. No, ja mogę tylko, chciałbym, żeby ci ludzie zostali faktycznie przyjęci do Polski, bo tego prawo wymaga, ale bardzo się boję tego, że jeśli, no, jeśli dojdzie do kolejnego kryzysu uchodźczego, wygranym na tym kryzysie będzie skrajna prawica, a nas to lewica, która nie umie chyba o tym do końca dobrze opowiadać i rozmawiać o tym, no nas to zapędzi totalnie w kozi róg. Ja myślę tak, że po pierwsze, gdybyśmy mieli myśleć o tym, że jakaś część ludzi, którzy uciekają z Afganistanu, miałaby sobie znaleźć nowy dom w Polsce, to trzeba by to zaplanować. Trzeba by mieć pomysł, co oni mają robić, jak się mają integrować, mają pracę, gdzie mają mieszkać. My mamy wielki problem mieszkaniowy. Oni nie chcą mieszkać w Polsce. Oni traktują Polskę jako kraj tranzytu. No, oni chcą pojechać pewnie do Niemiec albo, prawda, dalej. No. Chociaż jakaś część Afgańczyków sprzedaje nam kebaby. No tak, a z drugiej strony pomyślisz sobie, ile Czeczenów przyjechało do Polski po wojnie czeczeńskiej. W ogóle, to jest dobry case. Wtedy nie było żadnego problemu z tym, że Czeczeni przyjeżdżają, muzułmanie przyjeżdżają. Większość z nich jednak wyjechała później, tak? Więc ile się czasu zmieniło? Ile się zmieniło w ciągu tych 20 paru lat, kiedy ta pierwsza fala, ogromna fala migracji czeczeńskiej, uchodźców właściwie przyjechała do Polski, wtedy to nie był żaden problem. A ja dzisiaj pamiętam, nagle to jest przez media się to... Dwa lata temu pojawił się u nas w Warszawie młody człowiek, lat 14, z Afganistanu. Jego rodzice zginęli po drodze. Pomieszkał u nas to tu, to tam przez kilka miesięcy. Nasi działacze dawali mu pieniądze. No niektóre działaczki kanapki z szynką, to było dość niefortunne, ale z dobrego serca, tak? Może to Wołowa była. Wiem, że on mieszkał w biurze, tam nie było prysznica, więc kąpał się u mojego ojca. I zawsze jak brał prysznic, to zostawiał afgańską monetę na umywalce. Uroczy chłopak. Pewnego dnia wyjechał do Berlina, bo tam jest, w Niemczech jest duża diaspora afgańska. Tutaj rzeczywiście nie ma, oni tu nie mają punktu oparcia. Tam jest kilkaset tysięcy Afgańczyków i wszyscy są wujkami, tak? Więc dał sobie radę. Rzeczywiście tacy zwykli, prości ludzie w takich normalnych kontaktach są otwarci. To ten hejt, nacjonalizm, ta wrogość, ta ksenofobia, ona idzie od elit. Mm. I taki nabierający wodę w usta Donald Tusk
jest współodpowiedzialny. No, to jest znana strategia elit zamiast wojny klas i zamiast wojny między bogatymi a biednymi, prawda? Walczcie z jeszcze biedniejszymi od siebie i prowadźmy wojnę kulturową. No, to jest stare. No, szukać, tak, szukać wroga tam, gdzie go nie ma, po to, żeby ukryć własne wrogie zamiary wobec ludu. Własnego ludu, no więc. Więc my ten całego ludu afgańskiego nie przygarniemy, ale tych, którzy nam zawierzyli i współpracowali z wojskami okupacyjnymi, musimy przyjąć, bo inaczej talibowie ich po prostu pozabijają i będziemy to mieli na sumieniu. My, chrześcijański naród. Apel, żeby przyjąć wszystkich tych, którym pomagaliśmy, znaczy, którzy nam pomagali w Afganistanie, bo naprawdę narobiliśmy tam syfu, a teraz próbujemy udać, że to nie nasz problem. I trzeba wrócić do znanego nam hasła, żaden człowiek nie jest nielegalny. Tak jest. Wielkie dzięki. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.